Dzień dobry, witam w moim serwisie. Dzisiaj zupełnie coś nowego. Chciałbym pokazać przetwornice. To są takie zapakowane. Specjalnie kupiłem takie przetwornice. Może nie będę mówił gdzie, nie będę robił reklamy czy antyreklamy, zaraz się okaże. Natomiast kupiłem takie przetwornice. Potrzebujemy też szybokręcik płaski. Tym trymerem rezystorem nastawnym regulujemy napięcie. Tym rezystujemy, ile amper maksymalnie ma płynąć tym kablem. Włączam w tym momencie zasilacz laboratoryjny. Ustawiam 1,5 ampera 12 V. Także teraz tu na wejściu mamy 1,5 ampera 12 V. Zmierzymy sobie najpierw to multimetrem, tak żebyśmy mieli pewność. Czerwony plus, czarny minus. Jest 12 V równiutko. Ampery przekładam do 10 amper i powinniśmy mieć 1,5 ampera tutaj wejścia. O, a strzeliło, jest 1, praktycznie 1,5 ampera. Dobrze. Teraz przełączam się z powrotem na wolty. I patrzymy sobie tutaj. A tu właśnie sobie wezmę i założę na te kabelki. Będzie łatwiej kręcić. Dobrze, mamy 13,9 V. No i tym przesuwam sobie. O, podnoszę napięcie. Mam nadzieję, że wszystko widać. W tą stronę podnoszę napięcie. To w tą opuszczam. Lecimy sobie do 14 V. No, prawie idealnie 14 V. Dobrze, teraz robimy obciążenie i będziemy powoli ustawić 0,5 ampera, amper. 1,5 ampera mamy ciągle ustawione na zasilaczu laboratoryjnym. Tak. Aż strzeliło, jest 1,5 tak jak zasilacza. No i kręcimy. Próbujemy zmniejszyć. O, już cyka, to w drugą stronę, bo w tą jest do oporu. O, trochę przestawię, dobra. O, spadło. Spadł kabel. Dobra, mamy dalej 1,5. Tu się w zasadzie nic nie zmieniło, kręcę dalej. No, koniec. Już więcej nie mam. Tak, już nic więcej nie mam. Czyli regulacja amper nie działa. Nie będę już go katował. Tak więc ten potencjometr regulacji amper w tych białych przetwornicach jest w ogóle niepotrzebny. Ono po prostu nie ma ochrony CC. Nie ma ochrony ilości prądu. Ma tylko podbijanie pull-up voltów. Nie posiada innej funkcjonalności. Ten drugi potencjometr to jest po prostu no lipa. No niestety lipa. Tak, chciałem pokazać taką ciekawostkę. Drugi mogę wyjąć, będzie, jestem pewny, dokładnie tak samo, ponieważ te przetwornice już kilka miałem w życiu i wszystkie takie same są. To można właśnie odlutować, szkoda w ogóle tego potencjometra. On jest niepotrzebny, nic nie robi. Jeszcze, żeby była jasność, pokażę zasilacz laboratoryjny. Tutaj jest mój zasilacz laboratoryjny, prawda? Tak trochę z ręki nagrywam, ale nagrywam. I mamy 1,5 ampera, no i 12 V widać ustawione.